W skład personelu firmy oferującej sieci komputerowe wchodzi doradca klienta, inżynier wsparcia technicznego oraz projektant sieci. Doradca klienta jest odpowiedzialny za utrzymanie ciągłej relacji między firmą a jej klientem. Związek ten rozpoczyna się od pierwszego kontaktu klienta. Zadaniem doradcy jest udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie związane z ofertą lub zapytanie o cenę. Następnie kontakty utrzymywane są przez wszystkie fazy cyklu realizacji sieci. Klienci polegają na wiedzy i doświadczeniu doradcy, który pomaga im w określeniu wymagań sieciowych. Zdobycie i utrzymanie zaufania klienta posiada niezwykle ważną rolę. Doradca jest odpowiedzialny za zapewnienie dobrych relacji pomiędzy firmą sieciową a klientem. W firmach sieciowych doradcy klienta są odpowiedzialni za kontakty z klientami w obrębie danego obszaru geograficznego lub w oparciu o typ działalności klienta. Większość doradców klienta jest odpowiedzialna za spotkania w ramach wyznaczonych im celów sprzedaży i przychodów. Odpowiedzialni są również za przekazywanie informacji na temat nowych produktów i technologii do klientów i potencjalnych klientów. Często też kierują lokalną sprzedażą, serwisem i wsparciem zespołów, planują i tworzą budżety sprzedaży. W ramach pozostałych kompetencji przygotowują odpowiedzi na zapytania ofertowe i rozmaite prośby klientów. Prośby te mogą dotyczyć np. składania wniosków, organizowania pokazów i prezentacji, a także za negocjowania i utrzymania sprzedaży lub umów o świadczenie usług serwisowych. Firma sieciowa zatrudnia pracowników wsparcia technicznego, którzy pomagają klientowi przed i po sprzedaży. Jest to personel techniczny, który pomaga doradcy klienta w rozwiązywaniu sieciowych problemów technicznych. Inżynier wsparcia technicznego sprzedaży przed sprzedażą służy pomocą doradcy klienta i klientowi w określeniu ich potrzeb i wymagań sieciowych. Jest w stanie określić konieczne aktualizacje sprzętu lub aplikacji do konkretnych warunków i wymagań sieci klienta. Aby zaproponować rozwiązania i usługi optymalne do potrzeb klienta, doradca konsultuje z inżynierem wsparcia proponowane rozwiązania techniczne. Zadania inżyniera wsparcia technicznego przed sprzedażą to przygotowanie oceny obecnej sieci klienta, ustalenie, czy modernizacja może spełniać wymagania techniczne, analiza proponowanych zmian, możliwości realizacji rozwiązań i włączenia do istniejącej sieci, a także testowanie i ocena proponowanych rozwiązań. Inżynier wsparcia odgrywa istotną rolę w tworzeniu szczegółowych i poprawnych merytorycznie odpowiedzi na zapytania ofertowe. Wspomaga również projektanta sieci, identyfikuje problemy z istniejącej sieci lub potencjalne problemy, które mogą powstać po zmianach w sieci. Wczesne rozpoznanie i rozwiązanie problemu ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej modernizacji lub nowej instalacji. Inżynier wsparcia technicznego po sprzedaży realizuje wdrożenie projektu, instalowanie i konfigurowanie nowych urządzeń w sieci i to on jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie sieci oraz osiągnięcie zakładanej wydajności. Innymi słowy, przejmuje odpowiedzialność techniczną za wsparcie klienta po sprzedaży i pracuje z nim, aby zgodnie z projektem osiągnąć zakładane cele modernizacji sieci. Do zadań inżyniera wsparcia technicznego po sprzedaży należy udzielenie pomocy w instalacji i testach akceptacyjnych, wspieranie i organizowanie rozwiązań organizacyjnych klienta sieci, rozwiązywanie problemów technicznych, a także organizowanie szkoleń obsługi sieci oraz pomoc w zarządzaniu i konfiguracji urządzeń. Inżynier wsparcia technicznego musi posiadać wysokie kwalifikacje w zakresie technicznej znajomości sieci komputerowych i sprzętu. Powinien ukończyć podstawowe i zaawansowane kursy technologii sieciowych, ciągle doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez producentów i dostawców sprzętu sieciowego. Projektant sieci posiada szeroką wiedzę na temat możliwości wszystkich rodzajów technologii sieciowych i urządzeń. Umiejętności te pozwalają projektantowi przygotować rozwiązania sieciowe, które spełniają wymagania klientów w zakresie skalowalności, dostępności, bezpieczeństwa i łatwości zarządzania. Projektant jest zaangażowany w pracę w fazach planowania i projektowania. W mniejszych firmach sieciowych inżynier wsparcia technicznego może również pełnić rolę projektanta sieci. W większych firmach może to być zespół projektantów sieciowych pracujących grupowo w jednym projekcie. Dobry projektant sieci musi poznać wymagania sieciowe oraz uzyskać informacje na temat działalności klienta.
Pomaga to przewidywać zmiany, które występują, gdy firma się rozrasta. Zadania projektanta sieci to analizowanie celów i ograniczeń klienta w celu określenia wymagań technicznych, ocenianie aktualnie zainstalowanej sieci, wybór technologii i sprzętu w celu spełnienia wymagań sieci, planowanie rozmieszczenia i podłączenia różnych urządzeń i usług sieciowych, projektowanie i nadzorowanie testów rozwiązań sieci, a także wspomaganie doradcy klienta w przygotowaniu propozycji dla klienta. Projektant sieci musi mieć wysokie kwalifikacje i na bieżąco aktualizowaną wiedzę na temat technologii sieciowych oraz zalecanych praktyk. Projektant powinien posiadać certyfikaty w zakresie technicznych rozwiązań i projektowania sieci. Wiedza i kompetencje poszczególnych doradców gwarantują właściwe rozwiązania, co przekłada się na pomyślną współpracę i zadowolenie klienta.